Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszej kariery Arsenalem. Dzisiaj czekają nas dwa i bardzo trudni rywale, ponieważ pierwszym będzie Manchester City, natomiast drugim Aston Villa, tak więc łatwo o punkty w tym odcinku na pewno nie będzie. Skład mam już przygotowany wcześniej, prezentuje się następująco oraz ławka rezerwowych, tak? I możemy przejść już do spotkania oczywiście. Czy jakoś Manchester City... Nie, jak na razie Manchester City za bardzo nam nie zagraża w tabeli, ponieważ ma tylko 17 punktów na koncie, a przy naszych 31 to naprawdę nie prezentuje się zbyt dużo. No proszę bardzo, Mertesacker. Co my tutaj mamy? Jeszcze jakieś ciekawsze transfery? Nie, poza tym Manchester City nie prowadził jakichś większych transferów. Tak więc możemy już przejść do samego spotkania, a was teraz zapraszam na skrót. Minuta 8. Vidal podaje do Agbonlahora, Agbonlahor znowu do Vidala, Vidal uderza. No i niezbyt mocny strzał, ale jednak dał nam prowadzenie. Tak więc bramkarz reprezentacji Anglii musiał chyba nieco lepiej zachować, gdyby miał nieco szybszą reakcję. Zobaczmy. Przynajmniej w mojej opinii mógł się zachować nieco lepiej. Ok, minuta 28. Dzeko podaje do Balotelliego. Balotelli uderza, Szczęsny broni. Dzeko dochodzi jeszcze do piłki, Szczęsny popełnia błąd, ale Szczęsny Agbona go ubezpieczał. No i jeszcze zaczynamy od bramki. Teraz ta 30 droga, Agbonlahor uderza, ale daleko po bramki. Ta 36, Nasri podaje do Dzeko, Dzeko strzela. No i 1-1 w 36 minucie. Tak więc niestety, ale zespół z Manchesteru wyrównuje. Trochę nie najlepsze zachowanie obrońców, którzy zostawili Dzeko 2 metry przed bramką samego. A takie sytuacje niestety, no nie, no dobra, może z 5 metrów. Nie najlepiej się kończą, jeżeli dosyć dobry zawodnik ma taką okazję. Minuta 51, Agbonlahor uderza, ale Hart świetnie broni. Minuta 57, ponownie Agbonlahor będzie uderzał, ale oczywiście Hart dobrze broni. No i minuta 72, Wilshere podaje do Wellingtona, Wellington do Dumbi, Dumbia ma sporo miejsca, tak więc postanowił uderzyć. No i bardzo dobry strzał, 2-1 w minucie 72. I czy przez 20 minut uda nam się utrzymać ten wynik? Przekonamy się już za chwilkę. Minuta 75, City zaraz po utracie bramki ruszyło do ataku. Balotelli podaje do Nasriego, Nasri podaje mocno piłkę po ziemi do Dzeko. Fatalny błąd od Saldiego, no i Johnson wyrównuje na 2-2. Tak więc ponownie, gdyby nasza obrona potrafiła nieco lepiej się ustawić, tutaj dokładnie to widać, że Ansaldi popełnił duży błąd w kryciu, moglibyśmy prowadzić 2-0 zamiast 2-2, zamiast takiego nie dosyć dobrego wyniku. No tam 90, że Jervinho świetnie się uwolnił, ale trafia tylko w słupek i Clichy pozbywa się piłki, mamy rzut z autu, który oczywiście za chwilę sobie jeszcze zobaczymy. Ansaldi podaje do Wellingtona. Wellington trochę podciąga piłkę dalej, podaje do Dumbi. Dumbia uderza, ale oczywiście Hart znowu świetnie broni. W tym spotkaniu, w tym odcinku, udało się zremisować z Manchesterem City. W zasadzie nie wiem, czy mogę powiedzieć, udało się zremisować, ponieważ możemy powiedzieć, że ten remis jest niezwykle pechowy, ze względu na to, że Manchester City stworzył sobie góra 2-3 sytuacje oraz Jervinho w ostatniej minucie mógł dać nam zwycięstwo, ale niestety trafił w słupek. Poza tym naprawdę nieźle spisał się piłkarz City, a mianowicie Joe Hart, który otrzymał notę aż 7,9. No gratulacje dla niego. Dobra, ale kontynuujmy już sobie i zobaczmy. No proszę bardzo, prowadzimy w tabeli. No fajnie, fajnie. Tak więc zobaczmy, Liverpool przegrał? Oj, wybaczcie. Liverpool przegrał swoje spotkanie, tak? Tak, przegrał 2-0 z Tottenhamem, tak więc całkiem fajnie. Co prawda Tottenham teraz nieco się do nas zbliżył, ale lepiej, żeby już Tottenham zdobył punkty niż Liverpool, ponieważ tak to by nam nieco uciekli. Okej, kontynuujmy sobie teraz to spotkanie z Aston Villą. No niestety straciłem połączenie z serwami jej, no ale to nic. Dumbia chciałby wystąpić w następnym spotkaniu w pierwszym składzie. No, zobaczymy, czy da się to załatwić. Chyba tak, ponieważ Wellington zagrał naprawdę słabo. Tak więc spoko. Za Wilshera powiedzmy, że wstawimy sobie Ramseya na prawą stronę, Walcotta na lewą, Sissoko na środku, natomiast Musacchio i Ogbonna. Poza tym chyba tak możemy zostawić, tylko zmienimy kilka zawodników z ławki. Na ławce, nie, dobra, nieważne. Że Wellington jeszcze i powiedzmy sobie, że na przykład Frimpong? Może być. Okej. Okay. Tak więc skład chyba mamy już gotowy na najbliższe spotkanie i możemy już sobie do niego powoli przechodzić. Okej. Tak jeszcze raz ostatni rzut oka. No dobra, w strzelcach nie idzie nam najlepiej.
Wellington i Dumbie trochę daleko, ale nieważne. Dobra, my wyjdziemy sobie, ojej, w granatowych strojach, oni natomiast w białych? Może być. Okej, tak więc zapraszam was teraz na skrót. Pierwsza groźna okazja to trzecia. Dumbia podaje tak Bulnahora, Bulnahor wypuszcza Dumbię. Dumbie w sytuacji sam na sam wyprowadza nas na prowadzenie 1-0. Tak więc bardzo dobre otwarcie. Dobre podanie jak Bulnahora. Więc świetnie jak na razie się ta para spisuje. Ta siódma. Ponownie para Dumbia, Agbunlahor. Teraz Agbunlahor jest wypuszczony przez Dumbię. No i Dumbia również w sytuacji sam na sam pokonuje bramkarza. Zobaczymy teraz powtórkę. A po powtórce przeniesiemy się do minuty 13. Ponownie będzie para Dumbia, Agbunlahor. Agbunlahor wypuszcza teraz Dumbię. No i jak zwykle sam na sam. I mamy 3-0. Tak więc jak na razie obrona nie spisuje się naszego rywala najlepiej. Grają zdecydowanie zbyt wysoko i dzięki temu możemy wychodzić z sytuacji sam na sam. Teraz przez długi czas się nic nie działo do minuty 40. Kiedy ponownie para Dumbia, jak Bulnahor wkroczyła do gry. A Bulnahor podaje do Dumbi, Dumbia znowu w sytuacji sam na sam wykorzystuje swoją szybkość. No i mamy 4-0. No i w tej połowie nie działo się już nic. Tak więc minuta 50. Para Agbunlahor Dumbia standardowo. Agbunlahor wypuszcza Dumbię. Dumbia sam na sam. No i uderza i mamy 5-0. Tak więc ci dwaj piłkarze w tym meczu są dla nas naprawdę strasznie warci, ponieważ gdyby nie oni, to prawdopodobnie nie mielibyśmy tak zdecydowanego prowadzenia. No i minuta 59. Agbunlahor Dumbia, chyba już nie trzeba mówić nic więcej. I oczywiście błąd jeszcze do tego obrońcy i mamy 6-0. Tak więc wybaczcie, że nie ma jakiejś większej sytuacji zwykłej, że tak powiem, której się nie wykorzystuje, ale skrót trwałby wtedy chyba zdecydowanie za długo. No i minuta 70. Dosyć komiczna sytuacja. Bentner jest świetnie wypuszczony. Nie mam pojęcia, co tutaj nasi obrońcy i bramkarz zrobili. No ale Bentner świetnie to wykorzystał. Ja mamy 6-1. Gdyby nie to, że prowadzimy tak wysoko, naprawdę nie byłbym zadowolony z poczynienia naszych obrońców. Ale w tej sytuacji to jest całkiem śmieszne. Okej, tak więc to tyle. Naprawdę bardzo udanym spotkaniem z ósmym Aston Villa. Udało się zwyciężyć 6-1. Od razu uprzedzam wszelkie wątpliwości. Mecz oczywiście był rozgrywany na poziomie legendarnym oraz wszelkie statystyki był ustawiony na domyślne 50, ponieważ pod ostatnim filmem pojawiały się lekkie wątpliwości, to po takim meczu również zapewne byłyby takie komentarze. Tak więc wydaje mi się, że kluczem do zwycięstwa był błąd w ustawieniu. Po prostu trener, menadżer naszego dzisiejszego rywala popełnił ogromny błąd, ponieważ źle dopasował. Ma on wolnych obrońców, jeszcze ustawił ich za wysoko, tak więc większość sytuacji była sam na sam, więc oczywiście ciężko było tego nie wykorzystać i tego błędu w zasadzie, można tak powiedzieć, ponieważ no, Dumbia jak Bulnahor to jest naprawdę bardzo szybka para napastników, a jak się ma takich piłkarzy jak Dunn i Clark, no to nie za dobrze to będzie funkcjonować, tak wysoka linia obrony. Okej, okay, tak więc możemy sobie już kontynuować i przejdziemy do spotkania ze Stoke, a zaraz potem oczywiście skończymy odcinek, tylko zerkniemy na tabelę oraz statystyki strzelców. Jak widzimy, Dumbia po 5 strzelnych bramkach awansował na pozycję współlidera. Statystyki, tabela ligowa na początku. No i proszę bardzo, dało nam się w miarę dogonić dzięki temu spotkaniu Liverpool w bilansie bramek. O, jeszcze do tego mamy jedno spotkanie mniej, no proszę bardzo. Tak więc jeżeli wygramy, to będziemy mieli sporą przewagę nad naszymi rywalami. A teraz zerknijmy na statystyki piłkarzy. Najlepsi strzelcy, jak widzimy, Dumbia i Mata po 12 bramek, chociaż tuż za nimi jest Suarez i Di Maria. Następnie mamy asysty, których prowadzi Dumbia. Czyste konta, szczęsny, no proszę bardzo, trzecie miejsce, tak więc całkiem nieźle. Nie wrzucił tych czerwonych kartkach, na szczęście jakoś za wysoko nie jesteśmy. Nie, chyba w żółtych również nie. Nie, okej, okay. Tak więc całkiem fajnie. I w tym odcinku to będzie na tyle. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie i do usłyszenia. Na razie, cześć.